Dzisiaj, w poniedziałek 30. tygodnia zwykłego, czytamy Ewangelię o uzdrowieniu chorej kobiety na yy, pochylenie. Na taką formę choroby, pewnie to była jakaś choroba stawów czy kości, kręgosłupa, że ona była przez 18 lat pochylona. Jest to też oznaka ciężaru, jakiegoś duchowego, złego ciężaru, który krępuje. I bardzo ujmujące jest to, że Jezus uzdrawia ją w szczególny dzień dla Żydów, Szabat, na co oburzają się przełożeni synagogi, przełożone synagogi. Czyni wyrzuty Jezusowi, że jest sześć dni, na które należy pracować w te, więc przychodźcie i leczcie się, a nie w dzień Szabatu. A Jezus odpowiada, czy owej córki Abrahama, którą Szatan 18 lat trzymał na uwięzi, czy nie należało uwolnić od tych więzów w dzień szabatu 18 lat niemocy to można powiedzieć, to jest taka dojrzałość niemocy. I Jezus mówi, że właśnie szabat jest idealnym dniem, dzień świątecznym, dniem świątecznym, w którym właśnie należy pokazać tej kobiecie, że. Ona już jest wolna. Od tej niemocy, największej niemocy, która ją krępowała, staje się wolna w dzień, który jest dniem wolnym, dniem wolnym od pracy, dniem, który jest poświęcony Panu, który sam jako Bóg daje wolność. I te słowa, można tak powiedzieć, nabierają mocy też w, w kontekście yy, dnia Pańskiego. Bo przecież dla nowego Izraela, dla ludu Bożego, tym dniem wolności, objawienia się Bożej, chwały jest niedziela, Dzień Pański. I yy, co chcę przez to wszystko powiedzieć? Że wszystkie cuda, wszystkie znaki, wszystko to, co się wokół nas dzieje, objawienie się chwały Bożej jest bardzo ściśle związane z męką śmiercią i z martwych wstaniem Chrystusa, bo właśnie. Czerpiąc owoce ze zmartwychwstania Chrystusa, my możemy stać się ludźmi wolnymi. Co to dla nas konkretnie znaczy jako ludzi wierzących? Zobaczcie, kiedy przystępujemy do spowiedzi świętej, to stajemy się wolni, dlaczego? Dlatego, że Jezus już męką śmiercią i zmartwychwstaniem pokonał grzech. Jeżeli zostajemy uzdrowieni, to tak naprawdę korzystamy ze skutków śmierci, męki i zmartwychwstania. To, co ta kobieta doświadczyła, to była ta uprzedzająca, y, ta łaska, łaska też y, jego, y, Jezusa działalności, pełnia działalności Jezusa, objawiła się w zmartwychwstaniu Jego i później w zesłaniu Ducha Świętego. Y, a ta kobieta już, można powiedzieć, przed, Śmiercią męką Chrystusa, zmartwychwstaniem, zesłaniem ducha, ona już uzyskała wolność. Obiecano wolność. Jak przełożyć tę Ewangelię? Po prostu na życie. Yy, po prostu uwielbiając Boga w Jego Majestacie i w tym, co dokonał na krzyżu, na Golgocie, zmartwychwstając również, yy, Poproś, aby Jezus uwolnił Ciebie od Twoich niemocy. Często krępują nas jakieś y, trudności związane z y, po prostu normalnym, codziennym funkcjonowaniem. Albo ktoś ci powiedział, albo dopadła ci jakaś handra duchowa, albo na przykład y, coś zaczęło Cię boleć i jest to niepokojące, a może to jest coś większego, y, a może po prostu walczysz z czymś od dłuższego czasu, z chorobą. Z trudną diagnozą, którą postawili lekarze, badaniami, operacją, która cię czeka, lękiem związanym z tym wszystkim. Życie przenosi wiele takich sytuacji, mniejszych i większych. I dzisiaj jest idealna okazja ku temu, by sobie przypomnieć, że Jezus mnie zbawił, zmartwychwstał i dał mi nowe życie. Dlaczego ja mam ulegać myśleniu i emocjom moim, które mówią, Szatańskim, tak naprawdę, podszeptom, które mówią, Bóg nie jest wielki. Bóg jest wielki. I Bóg może Cię wyrwać z bólu, z bólu brzucha, bóla z bólu zęba, ale może też przywrócić Tobie utracone zdrowie. I w chwilach, kiedy lekarze mówią, że już nie ma dla Ciebie szans, może Bóg Ci dać szansę i kolejne życie. Tak mówiąc przysłowiowo. Nie. Dlatego dzisiaj Ducha Świętego prośmy w naszej modlitwie, jak to zwykliśmy czynić po naszym rozważaniu, o umiejętność spojrzenia ponad nasze problemy, które nas krępują, tak jak krępowały, jak to pochylenie krępowało te kobiety, I korzystając z łask, które Jezus nam wysłużył na krzyżu, prośmy o to, aby one nas przemieniały. Otwierajmy się przede wszystkim na te łaski. Bo o to chodzi w tej modlitwie korzystania z darów, które Jezus wysłużył na krzyżu. Jezu, korzystamy, otwieramy. Korzystamy, a więc otwieramy się. Duch Święty przemieniaj nasze serca. Ja szczególnie dzisiaj chcę wstawiać się za, za wszystkimi osobami, które oglądają ten filmik, do których dociera ta dobra nowina, a którzy są przytłoczeni przez negatywne emocje, uczucia i problemy związane z grzechem, z chorobą, z niewoleniem. Duchu Święty, Ty wiesz o historii życia tych osób i Ty wiesz, jak zadziałać. Uwalniaj, uzdrawiaj i spraw, abyśmy zawsze mimo wszystko mimo tego co odczuwamy negatywnego otwierali się i korzystali z tego co Jezus nam wysłużył na krzyżu z tych owoców odkupienia daj nam Duchu Święty uwierzyć też w te słowa które często słyszymy podczas adoracji Najświętszego Sakramentu na błogosławieństwo boże który w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki Daj nam taką czcią otaczać tajemnicę ciała i krwi Twoje, abyśmy nieustannie w sobie dostawani owoców Twego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Więc te treści, które wam przedstawiłem, skojarzyły mi się też z tą modlitwą, którą kapłan czy diakon czy posługujący po prostu Przewodniczący liturgii wypowiada przed błogosławieństwem na świętym sakramentem. Z jakiej niemocy, z jakiej trudności chcesz, aby Bóg Cię dzisiaj uwolnił, wyraź to na swojej osobistej modlitwie. Jeśli chcesz, też również tutaj w komentarzu pod filmem. Pod opisem, w opisie filmu pod Ewangelią również znajdziecie link do zrzutki. Dziękuję za każdą, nawet najmniejszą ofiarę. A przede wszystkim za modlitwy związane z tą zrzutką. I małe sprostowanie odnośnie wczorajszego filmiku, ze zmęczenia, może z jakiegoś wynikającego pośpiechu przy okazji nagrywania. Oczywiście, myśląc, mówiąc, że historia celnika przenika do naszego życia, miałem na myśli Faryzeusza. I nie wiem czemu mówiłem, że ta Ewangelia. Myślałem o tej Ewangelii, że ta Ewangelia jest o celniku i grzeszniku, de facto celniku i faryzeuszu, ale pomyliłem faryzeusza z celnikiem. Bywa tak, że można, się, można popełnić tak, taką pomyłkę, więc przepraszam. No, jest co sprostować, więc prostuję. Dziękuję za zrozumienie i jeszcze raz wybaczcie moją taką opieszałość, może w tym wszystkim. Dzięki za dzisiejsze rozważanie. Miejcie się dobrze. Proszę o modlitwę w intencji parafii franciszkańskiej w suwałkach, gdzie zaczynamy misje parafialne tygodniowe. O dobre owoce tego czasu i obfitość takiego, obfitość natknięć od Ducha Świętego dla nas, głoszących. Do zobaczenia w kolejnych rozważaniach z Panem Bogiem.